Siemaneczko, w drugiej części Wojna Krwi, oczywiście wiedźmińskie opowieści. I co, i nagrywam odcineczek po odcinku. Mamy pierwszą rozwałkę za sobą. Wiemy, że królowa Mewa wróciła z obrad, bo tam dogadali się królowie północy, bo wiedzą, że czarni się szykują na nich. No i niestety na własnych ziemiach bandyci się trochę rozochocili. Musimy z nimi zrobić porządny porządek. Ja pozwoliłem sobie przyciszyć troszeczkę jeszcze gierkę, bo trochę jest jeszcze za głośno w niektórych momentach. Uwielbiam ten widok. Zaiste Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja zrobię przegląd armii. Aby rozpocząć przegląd armii, musisz najpierw rozbić obóz. Rozbij obóz, wciskając guzik namiotu. Dobra. To okej. Budynki obozowe umożliwiają rozbudowę twojej armii oraz dają dostęp do kluczowych informacji. Większość budynków może być ulepszona w warsztacie. Te ulepszenia dadzą ci dostęp do silniejszych jednostek i ułatwią twą podróż. Wejdź do warsztatu. Tu możesz budować, ulepszać budynki i obozowe. By ulepszyć budynki, musisz najpierw zebrać odpowiednią ilość zasobów złota i drewna. Na pewno przyda ci się mapa regionu, aby uzyskać do niej dostęp, musisz ulepszyć namiot królewski. Ulepszy namiot królewski, dobra. To są do dziennika zadania oraz królewskiej korespondencji. Aha, to już mamy. Oj, strasznie drogi, 1000 koron. Znaczy 1000 może i koron. Nie, to nie są korony. Jakieś tam złota. Muszę przytrzymać, dobra. Dzięki temu ulepszeniu masz teraz dostęp do mapy regionu. Możesz ją otworzyć z poziomu głównego ekranu rozgrywki. Sam warsztat również możesz ulepszyć, z każdym kolejnym ulepszeniem zyskasz dostęp do nowych, silniejszych jednostek. Dobra, wejdź do sztabu, aby zrobić przegląd armii. Myślałem, że pod M-ką będzie. To jest sztab. Aha, dobra, tylko do sztabu mogę na razie się dostać. Przegląd armii, dobra. Dużo się tu na razie dzieje. W sztabie możesz tworzyć jednostki i budować armię z dostępnych kart, okej. Ulepszenie tego budynku zwiększy limit armii, dzięki czemu będzie można w niej umieszczać mocniejsze jednostki. Z lewej strony wyświetlane są karty znajdujące się w twojej talii. Dobra. Krzepiący dekolt, okej. No tutaj mamy, ile ich tych kart jest, tak? Zapewne tak. Na głównym ekranie wyświetlone są zaś wszystkie dostępne karty, które możesz stworzyć, umieścić w swej talii. Dostęp do nowych kart możesz uzyskać poprzez ulepszenie pałacu ćwiczebnego oraz warsztatu, jak i również w wyniku niektórych zadań fabularnych. Wyszarzone karty są dostępne, ale nie zostały jeszcze stworzone. Aby dodać je do talii, musi się najpierw stworzyć. Twoja talia musi zawierać minimum 25 kart, nie przekraczając przy tym limitu armii, który wynosi aktualnie 125 punktów. No, aha, dobra. Minimum jednej karty brakuje i limit mamy w pożywieniu, dobra. Tworzenie nowych kart potrzebujesz specjalnego zasobu rekrutów. Rekrutów możesz zdobyć w punktach werbunkowych oznaczonych na mapie ikoną hełmu oraz w trakcie niektórych zadań fabularnych. Stwórz kartę Wagnenburg. Nie ma. Czy ja takiej nie mam? Mam. Albo nie mam jej w ogóle, albo. Dobra, mniejsza. Żeby stworzyć tą kartę. Okej. Okay. Dajcie mi dodatkową, dobra. Dobra, to jest to, to jest to. Ja mam to przytrzymać, czy co? Dodaję wszystkim jednostkom w rzędzie przeciwnika obrażenia równe wartości pancerza tej jednostki. Następnie wyzeruję pancerz.
dobra. Wagdenburg, Wagdenburg, to jest ta. Dobra, tworzenie po... aha, dobra. Rekrutuj, tutaj jest opcja, okej, okay. Dwóch rekrutów. Tak. Się stworzyła, okej, okay, fantastycznie. Dodaj Wagdenburgę do twojej talii. Okej, okay, jesteśmy już na styk. Możesz teraz przejrzeć, tworzyć nowe karty albo wrócić do głównego ekranu rozgrywki i kontynuować podróż. Kogo my tutaj mamy? Liryjska chorągiew, co to daje? Dymef korzysta ze swojej umiejętności, gdy Mewe w zasadzie korzysta ze swojej umiejętności, zmniejsza jej odnowienie o jeden, rozkaz do drugiego rzędu. Wzmocni jednostkę o 10. Aha, dobra, co my... aha, dobra, mamy jedną sztukę tego. Daj jeden ładunek jednostką z wyczerpanym zasobem rozkazów. Aha, nie mogę tego stworzyć. Ani żadnej innej wóz bojowy. Dobra, nie, to na razie tu nic nie chcę robić. Najwięcej surowców wymaga, dobra. Jak się wszystko ładnie zapisze, możesz teraz zajrzeć do innych budynków obozowych, aby zapoznać się z ich funkcjami, bądź wróci do głównego ekranu rozgrywki i kontynuuj przygodę. Kantyna. W kantynie możesz porozmawiać ze swoimi towarzyszami, poświęć im nieco czasu, a odkryjesz jedną tajemnicę. Kogo my tutaj mamy? Reynard. Chwila odpoczynku? Hmm. A, dobra, muszę przewijać, zapomniałem. Tak. Ale jeśli masz dla mnie nowe rozkazy, pani, w każdej chwili... Spocznij, Reynard, spocznij. A mój syn nie nadaje się, no nie wiem ile on ma lat, nie? Wiem, no chyba jest dość młody, skoro ten cały grubasek zarządzał, którego imienia teraz nie pamiętam, jakiś tam hrabia. Nie nudno ci tak samemu tu siedzieć? Pogadałbyś chociaż z oberżystą? Dziękuję za troskę, pani, ale wolę posiedzieć w ciszy. Zawsze byłeś takim odludkiem? Wręcz przeciwnie, pani. Za młodo lubiłem błyszczeć w towarzystwie. To co się stało? O mały włos nie straciłem przez to głowy. Nie znasz tej historii, pani? Jak zostałem adiutantem waszego świętej pamięci męża? Nie, ale chętnie poznam. Miałem 20 lat, jak wstąpiłem do wojska. Z racji wysokiego urodzenia przyznano mi od razu stopień dziesiętnika. Ale doświadczeni oficerowie traktowali mnie z góry. Słusznie zresztą. Koniecznie chciałem im zaimponować, więc zacząłem dzielić się przemyśleniami na temat decyzji króla. Ten manewr Reginald spartaczył, tamtego nie przemyślał. Tu popełnił szkolny błąd. No, nie była mądra decyzja. Cóż, Reginald nie był wybitnym strategiem. Nie bez kozery miał przydomek mocny, a nie mądry. Niedługo później zostałem aresztowany. Jeden z oficerów złożył donos. Oskarżono mnie o obrazę majestatu. To był sąd wojskowy, więc starczył kwadrans, żeby mnie uznać za winnego i skazać na stryczek. Oj. Ale Reginald wstrzymał egzekucję i polecił mi powtórzyć, co mówiłem na jego temat, słowo w słowo. Oblałem się potem. Łamał mi się głos, ale zrobiłem, co kazał. Reginald słuchał, słuchał, a kiedy skończyłem, przyznał mi rację i uczynił swoim adiutantem. Przyda mi się taki łebski chłopak u boku. Cóż, może nie był zbyt lotny, ale muszę mu to oddać. Słuchał rad mądrzejszych od siebie. Poprzysiągłem sobie wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, przestanę mleć językiem jak głupi. Po drugie,
Nigdy nie zawiodę jego zaufania. I udało ci się. Wiesz, co mi powiedział na chwilę przed śmiercią? Nikomu nie wierz, Mewe. Tylko Reinhardowi. I miał rację, stary drań. Dziękuję za tę opowieść, Reinhard. No i podobała mi się, nie? Nasza pierwsza opowieść, kurde. Stryczek, prawie gość by zawisnął za to, że kłapał za dużo. I to nie jakieś w sumie straszne rzeczy, ale przeciwko wysokiej osobie, przeciwko królowi, nie? Serio? No dobra, skoro mamy taką opcję, z nim możemy o tym pogadać. Zaczynam myśleć, że Willem naprawdę nie nadaje się na króla. Pani, nie śpieszmy się z tak surowymi ocenami. Książę ma 16 lat. No to jeszcze, powiedzmy. Chociaż wtedy trochę inaczej te lata były liczone, wiecie, nie? Człowiek się szybciej robił dorosły. A więc osiągnął dorosłość. Powinien być w stanie udźwignąć koronę. Zostawiłam go samego na kilka miesięcy. I zobacz, co się dzieje. W kraju panoszą się bandyci. Może okaże się, że są jakieś łagodzące okoliczności. Chciałabym, żeby tak było, wierz mi. Może chociaż Anseis będzie miał więcej oleju w głowie niż jego brat, ale nie robię sobie nadziei. Dobra, muszę iść. Pora na mnie. Dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Tu jest jeszcze jakiś szary koniec. Kim ty jesteś? Bieżąca mapa, ukończone zadania, znalezione złote skrzynie. Okej. Okay. Jakieś tam statystyki. Warsztat. Czego mi tu brakuje? Zwiększa liczbę bibelotów, które może wyposażyć Mewa do 3. Kantyna. Drugiego nie mogę. Sztab. Dobra, to. A nie, dobra, to jest jedno. Aha, to jednej. A nie, to mogę postawić. A tutaj jest na górze koszt. Możliwe rozesłanie zwiadowców, którzy nanoszą na mapę informacje o skarbach i zasobach. Kusząca propozycja. A plac ćwiczebny. Drogi w złocie. Sprawia, że po każdej bitwie zyskujesz niewielką ilość złota. Wymagania dotyczące budowy plac ćwiczebny. A, najpierw to muszę postawić, tak? No tak, najpierw to. Daje dostęp do trybu ćwiczebnego oraz umożliwia tworzenie nowych jednostek bojowych w sztabie. To by było niegłupie. Trybu ćwiczebnego. Warsztat. Umożliwia tworzenie nowych jednostek pomocniczych w sztabie. Warsztat niekoniecznie. Dobra, na razie to mnie bardzo ciekawi. Chętnie bym to kupił, jak i tą wieżę, ale mnie na to nie stać, nie? Bo ile to kosztuje? Kurwa, na to mnie też nie stać. 2000 to kosztuje. Srogo. W namiocie królewskim możesz przejrzeć otrzymane listy, a także znalezione uprzednio mapy, klucze oraz fragmenty kart. Namiot królewski można otworzyć również z poziomu ekranu głównego, wciskając ikonkę plecaka. Listy, list od ochmistrza. Okej, muszę to sam przeczytać, no szkoda. Panie, kobiernicy z Gradoporu przygotowali wzorzec nowego arrasu do sali tronowej. Mam nadzieję, pani, że będzie zadowolona. Cintryjski lew, którego goście pani odziedziczyła po Koramie pierwszym, szczerzy kły jako żywy rodowy miecz temerskich delenów. Wygląda, jakby wykuto go w krasnoludzkich kuźniach. Nie mam wątpliwości, iż ten kobelin będzie wspaniałą ozdobą liryjskiego z zamku. Wyglądamy twego powrotu, pani. Nie chciałem tego cofnąć, sorry. Droga Mewe, dziękuję, że przybyłaś na szczyt. Dobrze, że nie zwlekaliśmy dłużej ze spotkaniem. Z tego, co donoszą moi ludzie za Jarugą, aż kurzy się od maszerujących wojsk. Gdyby co, pamiętaj, że masz moje pełne i bezwarunkowe wsparcie wszelkiej pomyślności, Demavent. On chyba zginął pierwszy albo drugi
z rąk, nie, chyba drugi, z rąk Leto, nie? W dwójce. Chyba ta. Wydaje mi się, że to jego głowa toczyła się w tym trailerze, co Leto zamroził tą całą łódź. Chyba był on. Raporty. Raport ruch Nilfgaardu. Zauważono wzmożone aktywności nilfgaardzkich wojsk u stóp gór Amel i w okolicach Reinbrond. Ambasador zapewnia, że to zwykłe manewry ćwiczebne, ale ilość zmobilizowanych jednostek i ich wyposażenie zdaje się przeczyć jego słowom. Zaleca się wzmocnić granice garnizony i potroić patrole wzdłuż brzegi Jarugi. No i słusznie. Raport Kundle ze Spali. Kundle ze Spali. Grupa bandytów powstała po buncie w lochu na zamku w Spali. W ich skład wchodzą kieszonkowcy, rakierzy, rzemieślnicy i mordercy, rzezimieszki. Na wyposażeniu mają główną broń, którą krótką procę i skradzione ze Spali narzędzia tortur, katowskie topory, piły, młoty. Od nich bandytów wyróżniają się sprytem i bezczelnością, atakują silne bronione konwoje, rezydencje, szlachty, tożsamość dowódcy, szajki nie udało się ustalić. Dobra, to wszystko, aha, dobra. Jest wszystko git. Dobra, co my chcemy postawić, no? Placu ćwiczebnego nie możemy, bo nas na to nie stać. Ale to jest bardzo kusząca propozycja, tylko no, dużo złota nam zabierze. No, informacja o skarbach i zasobach, no. Skarby i zasoby, to by mi się przydało. Szybciej uzbieramy. Na to. Coś tu jeszcze mogę postawić? Co to jest? No to warsztat drugiego poziomu jest wymagany, no. Chociaż mógłbym to postawić, ale nie. Chcę sobie pozbierać na to. Na plac ćwiczebny. Dobra, możemy chyba sobie opuścić obozowisko. Nie zerknąłem w sumie, jak wygląda wieża po zbudowaniu. Ale nie, że pamiętaj, że możesz otworzyć mapę klikając w ikonkę róży wiatrów z lewej strony ekranu. Otwórz mapę. Twoje zadanie główne oznaczone jest ikoną wykrzyknika. Aby sprawdzić, co cię czeka dalej, przewiń mapę. O Jezu, nie chciałem tego robić. Pokaż mi jeszcze raz obóz. A tutaj jest ta wieża. Nie, dobra. Chcemy opuścić. Plecaczek. Aha. Mapa, my jesteśmy tutaj. A to jest ta złota skrzynka, którą już wyczyściliśmy, nie? Mam nadzieję, że tak. Tak, bo my przecież tak, zgadza się. To jest ta, którą wyczyściliśmy, spoko. Zwiadowcy. 50 koron. Znaczy 50 złota aż. Dobra, zobaczmy. Aha, żeby ujawnić większe obszary mapy. Chcę. Łupy. A na takiej zasadzie, dobra. Dobra, no maszerujemy dalej. Mam nadzieję, że tu jakiś zapis się zrobił automatyczny. Za co ja wam podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym trakcie okradali? Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Soden. A mówili, że Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bezchołowie i w ogóle sromota! Gdyby nie przymusy drogowe, pojechał... A mówili, że dobra, Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bezchołowie i w ogóle sromota! Dobra, nic tutaj, żadnych skarbów fantów nie ma. Pod M-ką jest mapa. Aha. To co to jest? Kapliczka. Nie wiem, czy się nie pośpieszyłem trochę z tymi zwiadowcami, no ale dobra. Nie wiem, co mi to dało. Co to jest? A, morale aha, dobra, fajnie. Morale, twoja armia jest zmienna. Neutralne morale nie ma wpływu na karty, ale niskie morale zmniejsza siłę każdej jednostki o 1, a o wysokie zwiększa. Zmienia się w zależności od podejmowanych wyborów, aby je podnieść wzdłuż ofiarę w przydrożnej kaplicy. Po każdej wygranej bitwie morale wróci do stanu neutralnego. Okej. Okay. Są jakieś stwory. Bogowie! A to co?
Gule. Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do ataku! Dobra, z automatu, rozpierducha, spoko. Pojawią się unikalne karty, okej. Zabici przez bandytów zostali, dobra. Sztandar. To specjalny typ karty, możesz mieć tylko jeden sztandar w swojej talii, okej. Pojawi się na polu bitwy automatycznie na początku rozgrywki. A w środku dnia? W taki upał? Co to, czary? Niewykluczone, hrabio. Miejmy się na baczności. Dobra. Twoje rzędy znajdują się pod wpływem mgły. To jeden z wielu modyfikatorów, jakie napotkasz. Ojej, to nie dobrze. Modyfikator wpływa na wszystkie karty w danym rzędzie. Wzmacniają je bądź osłabiają. To są do karty, które pozwolą ci dodać modyfikatory. Dobra. Reinhard, co to jest? Widmo? Strzyga? Nie wiem, pani. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Moja tura. Ej, co robi ten sztandar? Za każdym razem, gdy Mew skorzysta ze swojej umiejętności, zmniejsza jej A odnowienie. Dobra. Pozostać na polu bitwy na końcu rundy, a następnie przywracaj siłę bazową. Dobra. To zwiększa. To możemy uderzyć. Kocynierzy. Czekaj. A, bo morale mamy zwiększone. No tak. Tak, o jeden. Zdecydowanie. Pokaż mi to. Na cmentarz. Zostało wygnane, nie są w... Okej, czyli jak zabijemy, to i tak przyjdzie. Tylko inna. Czy ja chcę coś wzmocnić? Mogę chcieć. Nie, tak. Dobra. Nie wiem, czy normalnie 4 to trwało, skoro to jest. Dobra. Kończmy. Te ścierwojady to ja znam. Zeszłej wiosny wylazły na moje ziemię do padłych owiec. Niegroźne. Póki się nie obeżrą, wtedy wielka moc w nie wstępuje. Czekajcie, użyj krzepiącego dekotu, aby wzmocnić jednostkę ze swoich jednostek. Co to robi? Okej. Przydałoby się to zabić. Nie mogę użyć tej, no nie mogę. Dobra. No i co teraz? Wyglądają strasznie. Ale krwawią tak samo jak ludzie. Dalej! Bij! Zabij! Gracz spasował. Aż dwa tutaj dostaje? A przez te gnoje pewnie. Przez tych gnojków. Ja też mogę... Nie, muszę rozegrać to. Wystarczy jeden strzał. Nie chcemy, żebyś się nażarł. Spasujemy, dobra. No i wygrana runda. Dobrze, żeśmy je przegonili, nim się nasyciły. Nie wiem, czy ja tu mogę spasować, nie wykorzystując wszystkich kart. Nie jestem jeszcze tego pewien. A, na polu bitwy pomiędzy rundami, ponieważ posiada umiejętność wytrzymałości. No to już wiem. Dobra, kosyniera. Nie mogę spasować. Nie? Trzeba było słuchać mojej baby. Dobra. Zapomniałem spasować. Znaczy zakończyć rundę. Ghoul. Ojej, nażar się niestety. Pani, jest ich więcej. Pamiątki. Nażar się. Niedobrze, pani. Oj, niedobrze.
wzmocnienie. Ja na razie mają tylko 5 punktów, nie zapominajmy o tym. Wskaż mi cel. Dobra. Szlak. Silne jak tury. Niczego się nie boją. Szał krwi, pani. Tracą wtedy rozum, nie czują bólu. Widziałem to już. Pani, oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty. Kurwa, wrodzy przywódcy posiadają unikalne umiejętności takie jak mewe. Co to było? Co ten gościu zrobił? Korzystając ze swojej umiejętności wrogi, przywódca zabił swoją najsilniejszą kartę i rzucił jej na pożarcie swoim trupojadom. No. Królowo, nie ma wstydu w poddaniu pola, kiedy walka idzie nie pomyśli. Dobra, kiedy tura idzie nie pomyśli, warto spasować, aby zachować siłę na później. Pamiętaj jednak, że pasować można tylko na początku tury, nim zagrasz kartę bądź wykorzystasz umiejętność. Pasujemy, dobra, czyli jednak można, nie wykorzystując wszystkich kart. O. To mnie zaskoczył tą umiejętnością. O, jakieś nowe karty, fajnie. Pamiętaj, jedna przegrana runda nie oznacza jeszcze porażki. Dobra, dobra. Teraz już musimy wygrać. Nie ma odwrotu. Damy radę. Do boju! Powiedz mi, kto zaczyna? Ty. Patrzcie. Jakieś nowe paskudztwo. Co za smród? Fajne te obrazki. Gdzie wyglądają, tych potworów. Dobra, aby skutecznie dowodzić armii, musisz zrozumieć synergię, jakie zachodzą między twoimi jednostkami. Stąd to zagraje Wagdenburga. Rzędzie. Dobra, chcę przeczytać ten opis, dobra? Znisz najsilniejszą wrogą jednostkę, wzmocnij swoich sojuszników o jego siłę. Mhm. Z jedną turę po umieszczeniu na polu bitwy. O, kozak. Umiejętność tej karty staje się mocniejsza wraz z każdą jednostką włożoną później w jej rzędzie. Wszystkim. Dobra. 10 lat służyłem pod waszym mężem, potem 8 lat pod tobą, pani. Nigdy nie walczyłem o słuszniejszą sprawę. Miło mi to słyszeć. A nie, tu nie o ciebie chodzi, sorry. O niego. Wszystkim jednostkom wewro. Dobra. Jaki masz zasięg? Na pierwszy. Typu rozkaz aktywujesz ręcznie w wybranym przez ciebie momencie, ale dopiero po jakimś czasie od włożenia na stół. Ikona na dole karty pokazuje, kiedy możesz jej użyć. W trakcie swojej tury możesz aktywować dowolną ilość kart z umiejętności typu rozkaz. Większość możesz użyć tylko raz, ale niektóre karty mogą być aktywowane wielokrotnie. Dobra. Dobra, nie, na razie. Chociaż może trzeba było ją w drugim pakować? Zobaczymy. Czy nam odcinek wydłuża? Okej. Dłuż kusznika w rzędzie walki wręcz, aby skorzystać z umiejętności Wagdenburga i dodać tej karcie punkt pancerza. Arbalest, na twój rozkaz. Jednostka z dowolnego cmentarza. Okej. Dobra. Czy ja mogę skorzystać właśnie? Będzie ciekawe, jak będzie miała dodatkowy punkt pancerzu. Potem dodamy jeszcze jeden. Dodatkowe obrażenia. Nie, już nie mogę zagrać, dobra. Można się
Reynarda umożliwia ci ponowne aktywowanie jednostek z umiejętnością typu rozkaz, które były uprzednio wykorzystane. Dobra. Jak to zrobimy? Jej wysokość jest wyjątkowa. Ale tu zadamy łącznie 4, nie? Tak, dobra, to się dobrze sprawdza, okej. No i dobra, i kończymy. Co on tam jeszcze może zagrać, skubaniec? Dobra, i spasował, no. A ty posiadasz znaczną przewagę, zwycięstwo jest pewne, możesz więc już spasować, bądź delektować się triumfem i grać dalej. Pewnie, że się delektuje triumfem. I zagramy sobie tu. Pancerz ich nie uratuje. A, wróci obrażenia równe liczbie kart w tym rzędzie. Aha, to nie zabijemy tutaj za dużo. Coś, nie no dobra, o obrażenia chodzi. A nie, ciekawe. No ale dobra, i tak ładnie rozgromiliśmy. Bestie nie mają szans! Wygraliśmy! Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, co my tutaj mamy? Czegoś tu nie przegapiłem? Nie. Jakiś list. Ukochany, błagam, napisz jak tylko dotrzesz do świątyni. Wiem, że to tylko 2 tygodnie, ale już mi do ciebie tęskno. Dom bez ciebie jest pusty. Tylko 2 tygodnie. Mam nadzieję, że nasz datek, choć skromny, ucieszy wszechmatkę i w końcu doczekamy się dziecka. Jestem pewna, że będziesz równie wspaniałym ojcem, co mężem. Uważaj na siebie i wracaj do mnie cały. Zawsze twoja Frilk. No to niestety już nie dotrze. Dobra, ale myślę, że to będzie dobry motyw, żeby zakończyć ten odcinek, zwłaszcza, że pół godzinki minęło. Także co, kolejna walka za nami, zwycięska. Tym razem trochę musieliśmy przystopować na początku, bo dostaliśmy łupnia, ale potem poszło całkiem spoko. Nowych rzeczy się nauczyliśmy. Zbieramy 2500 drewna na rozwój bazy naszego obozu. Ale to w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Także wpadajcie do opisu, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie, czy też zakupiliście, czy też gracie i jak wam się to podoba, nie? Myślę, że ta gierka ma to coś, co może mnie i was wciągnąć na dłużej. Także trzymajcie się i do zobaczenia. W przyszłym odcinku, na razie.